trwają ostatnie przygotowania do otwarcia krytej pływalni w Oławie. Samorządowcy i zaproszeni goście oficjalnie otworzą obiekt 17 grudnia. Burmistrz zapowiada, że z tej okazji wskoczy do wody w garniturze. Mieszkańcy pierwszy raz popływają dopiero po świętach. W termach Jakuba mają do dyspozycji główną nieckę o wymiarach 25 metrów na 16 z 6 torami pływackimi, mniejszą nieckę do nauki pływania z jacuzzi i częścią rekreacyjną, brodzik i 65-metrową zjeżdżalnią. Dla tych, którzy chcą zrelaksować się w inny sposób, są m.in. 3 rodzaje sauny, gabinet masażu i sala fitness. Obiekt ma 2500 m². Jego budowa trwała niecałe 2 lata i wyniosła 26 milionów złotych. Termy będą czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 rano do 22, a w weekendy od 8. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać 3 ratowników. Prezes pływalni zapowiada, że ceny biletów będą przystępne. Szczegóły podamy już wkrótce na naszym portalu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Oławy i okolic. Już niedługo Termy Jakuba otwarte dla wszystkich klientów. Basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, hydromasaże, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, saunarium z 3 saunami.